Witam serdecznie, Marta Kucińska, Joga Piękna. Wszystkim bardzo dziękuję za obecność na tym kanale, za Wasz wkład w jego rozwój, za wszelkie serduszka, polajkowania, dzięki którym wiem, że treści Wam się podobają i napędza mnie to do tworzenia następnych. Z przyjemnością dzielę się tutaj wiedzą i ponieważ bardzo często dzielę się właśnie tym, co jest u mnie na czasie, tak też dzisiaj przyszło mi do głowy, żeby podzielić się z Wami moim podejściem do leczenia przeziębienia, ponieważ właśnie niestety, ale w tym największym upale, gdzie żar się leje z nieba ponad 36 stopni, ja od 2 dni zmagam się z przeziębieniem. Ale jak widać, trzymam się całkiem nieźle, a zawdzięczam to moim zdaniem praktykom, które stosuję i które naprawdę, ja bym powiedziała, w 99% u mnie się sprawdzają. Oczywiście podzielę się sposobami związanymi z ziołolecznictwem, ale nim do tego przejdę, to chciałabym powiedzieć o rzeczy najważniejszej. Rzeczy, bym powiedziała, tutaj absolutnie podstawowej, którą stosuję już od ładnych kilkunastu lat, a w szczególności od paru ostatnich lat z taką dużą skutecznością, ponieważ nabrałam zarówno jakby wiedzy, jak i wprawy w tym temacie. I chcę powiedzieć, że, zresztą powiem to już po raz kolejny, że wszystko tak naprawdę zaczyna się od emocji i na tych emocjach się kończy. Wszystko to, w jaki sposób sobie będziemy radzić z bieżącymi sytuacjami, które nas spotykają, w jaki sposób będziemy do nich podchodzić, w jaki sposób będziemy właśnie radzić sobie ze skutkami tych emocji, to będzie wpływało na nasze samopoczucie, na ogólną kondycję, kondycję fizyczną, psychiczną, no i oczywiście w tym na zdrowie. Ponieważ jestem po kilku kursach biologii totalnej, interesuję się rozwojem, interesuję się podejściem z wielu stron do ludzkiego zdrowia, w tym także psychiki. Jak już pewnie niektóre osoby tutaj mnie kojarzą, zajmuję się także ajurwedą. Ja wychodzę z założenia, że pierwsza rzecz, absolutnie pierwsza, przy jakiejkolwiek dolegliwości, która mi się zaczyna, a w szczególności jeżeli mówimy o takim standardowym przeziębieniu, czyli ogólnie złe samopoczucie, uczucie rozbicia, może katar, może ból gardła, to zaczynam się zastanawiać i szukać w sobie. Szukać zarówno w swoim ciele, jak i w swoich takich wspomnieniach najbliższych, jaki konflikt, jaka sytuacja mogła wpłynąć na to, że ja się rozchorowałam. Co takiego niewygodnego mnie spotkało, obok czego najprawdopodobniej i tak zazwyczaj jest, przeszłam, wydawałoby się obojętnie, a co jednak gdzieś we mnie zostało i co nie zostało w sposób świadomy rozwiązane. O tym także, jeżeli ktoś nie jest zwolennikiem biologii totalnej, to może chociażby pracę Hawkinsa, który szeroko mówił o uwalnianiu emocji, zainteresują. Też polecam taką książkę, którą znajdziecie u mnie w sklepie jogapiękna.com o uwalnianiu emocji właśnie tego autora. I zarówno on, jak i tutaj troszeczkę podobnie koncepcja biologii totalnej czy nowej medycyny germańskiej mówi o tym, że wszystkie nierozwiązane konflikty będą objawiać się w ciele w postaci zaburzeń, w postaci chorób. W związku z czym, co ja robię? Siadam w takiej izolacji, w takim miejscu, gdzie mogę pobyć ze sobą i zaczynam szukać w różnych sytuacjach, jakie się zdarzyły w ciągu dnia, czy tego, czy poprzedniego, zazwyczaj właśnie w dniu albo choroby, albo poprzedzającej chorobę, co takiego się zdarzyło? Który moment, które spotkanie, która rozmowa, która sytuacja mogła być dla mnie niekomfortowa i obok której przeszłam na takiej zasadzie, a jak to przeminęło wiatrem, padło takie słynne zdanie, pomyślę o tym jutro. I zazwyczaj w momencie, kiedy do mnie przyjdzie to skojarzenie, ta myśl, co to takiego było, zaczynam odczuwać ulgę na poziomie psychicznym. I bardzo ważne w tym jest to, że tu nie chodzi o to, żeby znaleźć rozwiązanie, żeby zaraz tę sytuację natychmiast naprawić, ale samo uświadomienie uwalnia umysł. Wtedy umysł nie zaczyna jakby projektować tego, co nierozwiązane na ciało, tylko zaczyna się proces uzdrawiania, zaczyna się proces uświadomienia i przy okazji także ulgi w pierwszym momencie takiej psychicznej.
Wtedy nie mamy wątpliwości, że to była ta sytuacja, tak? Jeżeli faktycznie trafimy na to, a nie na takiej zasadzie, a może to, nie, chyba jednak to było trudniejsze i będziemy szukać. Kiedy trafimy na faktyczne zdarzenie i poczujemy, to wiemy, nie mamy wątpliwości, że to właśnie było to. I to jest, bym powiedziała, absolutna podstawa z wyjścia z fazy choroby, tak zwane rozwiązanie konfliktu. Zresztą już sama choroba jest także dla ciała rozwiązaniem konfliktu, tego konfliktu umysłowego. Zachęcam Was do zapoznania się właśnie z książką Uwalnianie emocji, technika uwalniania emocji. Zachęcam także do zagłębienia się w podstawy biologii totalnej. Naprawdę to jest w ogóle taka ścieżka, którą ja już zaczęłam, no naprawdę takie kilkanaście, nie wiem ile to mogło być, 15, 18 lat temu, a ponieważ wcześniej byłam osobą dosyć chorowitą, to od kiedy właśnie zaczęłam zagłębiać jej tajniki, ja znacznie mniej choruję i znacznie szybciej przechodzę, czy też wychodzę, albo czasami się tak zaczyna już jakieś przeziębienie i dosłownie trwa to parę godzin i bardzo szybko ono mi przechodzi. Moje przeziębienie zaczęło się wczoraj w nocy, to znaczy poprzedniej jakby nocy, trwa, bym powiedziała, niecałe 48 godzin. Czuję się znacznie lepiej, chociaż zapowiadało się, że mnie położy na przynajmniej tydzień, jak nie dłużej. Ale właśnie dzięki temu, że wczoraj złapałam ten moment, co takiego się zadziało, z czym było mi po prostu, zwyczajnie, niewygodnie, odczułam tę ulgę i naprawdę od tego momentu sama sobie powiedziałam: okej, od tej chwili zdrowiejesz i twoje ciało wraca do równowagi. A kolejna sprawa, o której tutaj chcę powiedzieć, to jest też u mnie sięganie po ziołolecznictwo, po połączenie się takie z naturą i podpowiem, co ja robię w takich sytuacjach. Oczywiście wszystkie te moje rady nie zastępują porady lekarza. Są to takie ogólne porady, dzielenie się moim doświadczeniem i to, co mnie służy, nie musi koniecznie tobie służyć. Co ja robię? Ja przede wszystkim staram się, o ile nie jest bardzo zimno, wychodzić boso na trawę. Na chwilkę. Ja nie mówię o takim długim staniu, o takim momencie, kiedy zaczynamy czuć zimno. Akurat w tej chwili jest tak gorąco, że nawet o świcie jest ciepło, ale w okresie takim późniejszej jesieni, czy nawet zimy, też staram się chociaż na sekundkę uziemić, może niekoniecznie na lodzie i na śniegu, ale przynajmniej stanąć boso na podłodze. Jeżeli jest to okres letni, tak jak teraz, to chociaż parominutowy spacer po trawie, po to, żeby się uziemić. Wystawiam swoje ciało na słońce, szeroko rozpościeram ręce i łączę się z taką świadomością, z jakby z energią kosmosu, z energią Ziemi. I zarówno jakby ładuję baterie, jak i oddaję to, co mogę oddać. Kolejna sprawa to jest właśnie sięganie po zioła. W moim ogródku założyłam sobie taką jedną przestrzeń, którą nazywam moją apteczką, apteczką domową, gdzie zasadziłam swoje ulubione zioła. To jest między innymi rozmaryn. Ostatnio udało mi się także sadzonkę liścia laurowego znaleźć i zasadzić. Przyjęła się fantastycznie. Mam tam też tymianek, bez którego sobie nie wyobrażam w ogóle codzienności. Mam szałwię, mam też między innymi bazylię. I to są takie zioła, na których ja bazuję, z których sobie robię bardzo często napary, tak profilaktycznie i też dlatego, że po prostu one mi smakują. Natomiast w okresie przeziębienia zwiększam częstotliwość picia tych naparów, zwiększam też jakby dawkowanie na napar, czyli czy to będzie szklanka, czy to będzie na przykład dzbanek. I do tego także dokładam moje podstawowe olejki takie jak tutaj, czyli drzewko herbaciane i On Guard. Także sobie nie wyobrażam w ogóle, bym powiedziała, takich sytuacji awaryjnych, kiedy właśnie się gorzej czuję, żeby ich zabrakło i też często zabieram je w podstawie na wyjazdy. A swoje zioła w okresie jesiennym zbieram, suszę, robię takie swoje mieszanki, pakuję to do słoika, czasami w całości liście, czasami miele. I potem właśnie w takich sytuacjach gorszego samopoczucia wspomagam swój organizm. Uważam, że czerpanie z natury jest taką naszą mądrością, podstawą, do której powinniśmy sięgać, ponieważ co by nie było, my się z natury wywodzimy i od niej nie uciekniemy. Dlatego uważam, że w pierwszej kolejności powinniśmy właśnie sięgać po to, co naturalne. Oczywiście, jeżeli to w jakiś sposób nam nie pomaga, no to warto sięgnąć po inne metody.
I absolutnie nikogo nie odżegnuję od tego, żeby sięgać w razie potrzeby po konwencjonalne leki i medycynę konwencjonalną, ale ta pierwsza faza uważam, że naprawdę nie powinniśmy się poddawać i warto jest wspomóc siebie w sposób naturalny. Oczywiście ziół o charakterze leczniczym jest znacznie więcej. Ja dzisiaj podaję takie przykładowe na takie standardowe przeziębienie o raczej, bym powiedziała, umiarkowanej sile. I taki napar, który sobie przygotowałam właśnie na bazie rozmarynu, tymianku, szałwi, liścia laurowego, zastanawiam się, czy czegoś nie pominęłam, i dodaję taki, nie wiem, centymetr, półtora takiego kawałka imbiru, bardzo drobno posiekanego, zaparzam. I taki napar piję przez cały dzień, dolewam do tego, jak już przestygnie, na początku troszeczkę chłodniejszej wody, żeby móc dodać cytrynę również i miód. Cytryna i miód raczej nie lubią gorącej wody, dlatego staram się, żeby ten napar przestygł. I właśnie taki sobie popijam. Również stosuję właśnie te olejki, czyli Ongar, który jest to już mieszanką kilku olejków o takim działaniu wzmacniającym, podnoszącym odporność. Ja akurat jestem osobą taką dosyć odporną na wszelkie smaki, więc ja sobie dodaję po dwie krople zarówno olejku Ongar, jak i herbacianego na szklankę naparu. Ale jeżeli ktoś nie za bardzo znosi takie mocniejsze smaki w ustach, to może wykorzystać, są takie kapsułki wegańskie, do których można sobie po prostu napełnić je tymi olejkami, i dwie takie do trzech kapsułek właśnie w ilości po dwie kropli Ongar i po dwie krople olejku herbacianego może sobie zastosować. Przy okazji, jeżeli chodzi o sam olejek herbaciany, on jest genialny na bóle gardła. Jeżeli odczuwasz taki początek bólu gardła, to proponuję właśnie olejek herbaciany zakraplać sobie do ust co 5 minut jedną kroplę przez pół godziny, więc to jest 6 aplikacji. I naprawdę w większości przypadków to niezwykle pomaga i zapalenie gardła się na tym etapie zatrzymuje, bardzo szybko przechodzi. Jeżeli taka półgodzinna kuracja, odczuwamy, że niespecjalnie w ciągu paru godzin dała nam efekt, możemy ją powtórzyć po paru godzinach, albo przynajmniej co 2-3 godziny zakroplić sobie kolejną jedną kroplę, i przez cały czas, kiedy odczuwamy ból gardła, możemy stosować. Przy okazji też drzewko herbaciane sprawdza się na opryszczkę, sprawdza się również na wszelkiego rodzaju wypryski, które gdzieś na ciele się pojawiają, w szczególności na twarzy, także też smarujemy takim olejkiem bezpośrednio, bez rozcieńczenia, ale uwaga, koniecznie myjemy ręce po takiej aplikacji, ponieważ on jest wyjątkowo, bym powiedziała, taki mocny w działaniu i nie daj Boże, żeby się dostał do oka. Oprócz tego wspomagam organizm w przeziębieniu suplementacją cynkiem. Cynk podczas przeziębienia zażywamy w większej ilości, zalecana dawka dobowa. Dobowa, tutaj podkreślam, to jest od 60 do 90 mg. Cynk będzie skracał okres choroby, także warto właśnie dzięki niemu sobie troszeczkę czasu tutaj odjąć i szybciej wrócić do zdrowia. Także jestem za suplementacją witaminy C. Tutaj są różne zdania. Niektórzy twierdzą, że ona wcale nie pomaga przy chorobach, ale co by nie było, jest ona antyoksydantem, a to na pewno nam bardzo służy właśnie wyjście z tego stresu oksydacyjnego, który jest spowodowany nie tylko środowiskiem, w jakim żyjemy, zanieczyszczeniem, ale przede wszystkim stresem. No i oczywiście nie zapominajmy o probiotykach. Ja też tutaj na końcu podlinkuję Wam wideo, gdzie opowiadam o probiotykach, opowiadam o jelitach, o odporności, o wpływie jelit na zdrowie, na skórę. Także również, szczególnie w okresie przeziębienia, przyglądamy się jelitom, przyglądamy się też florze bakteryjnej i na pewno nikomu nie zaszkodzi odpowiednia suplementacja. Oczywiście tutaj też podkreślam, że trzeba mieć świadomość, no bo jeżeli ktoś ma SIBO i jeszcze sobie dołoży bakterii mlekowy, które akurat mu nie służą, no to niekoniecznie będzie to dla niego korzystne. Także wszystko też wymaga takiego rozsądku, podejścia oczywiście pod siebie, do czego zawsze zachęcam i zachęcam do tego, żeby przede wszystkim się sobie przyglądać, pamiętać o tym, że nierozwiązane konflikty, nierozwiązane sytuacje takie stresujące dla nas będą prędzej czy później odkładały się w ciele, a szczególnie jeżeli do tego dojdzie przemęczenie, przepracowanie, to trudne zdarzenia bardzo szybko nas rozłożą. Kochani, ściskam serdecznie wszystko to, o czym wspomniałam, czyli olejki eteryczne doTERRA, suplementy, w tym właśnie probiotyki, ale także suplementy ajurwedyjskie wspomagające odporność, znajdziecie u mnie na stronie yogapiękna.com. I jeszcze raz dziękuję za obecność. Z przyjemnością czytam Wasze komentarze,
dzięki którym też wiem, czy kierunek, który tutaj obrałam, jest dla Was interesujący. Pozdrawiam, pozdrawiam dosłownie, czyli życzę Wam bardzo dużo zdrowia. Pa, pa.